Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Arcypasterzu nasz drogi, wdzięczność nas wszystkich tutaj gromadzi, za to, żeś w nasze wszedł progi, za to, żeś sercem idziesz do ludu, uśmiechem jasnym ojcowskim, że do życia szarego tłu wnosisz dobroci dar boski. A słowo Twoje pada na duszę, iskrą co zapał roznieca, deszczem co życie daje w posusze, światłem co drogi oświeca. Przyjm serca, które niesiemy, przyjm nasze podziękowania i pobłogosław lud Boży i Jego wierność starania. Na anioł Pański wiąc wolny, niech będzie Maria pozdrowiona, niech będzie Chrystus pozdrowiony. Te słowa pisze Kazimierz Przerwa-Detmajer. Dzisiaj z naszej wieży Kościoła odezwały się dzwony, ogłaszając dzięczynną uroczystość za 700 lat istnienia naszej miejscowości, naszego Kościoła. Jesteśmy bardzo radzi, że wśród nas jest i przewodniczy naszej wspólnej modlitwie eminencja ksiądz kardynał Franciszek Machalski, którego serdecznie witamy. Witamy również wszystkich obecnych księży, a zwłaszcza księży i siostry zakonne, których korzenie wywodzą się z naszej miejscowości. Chcę szczególnie przywitać zaproszonych gości oraz przedstawicieli władz samorządowych, samorządu powiatu nowotarskiego i gminy Oprzenina. Serdecznie witam was, wszystkich parafian, tak licznie przybyłych na wspólną dziękczynną konferencję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teraz zapalą zacheuszki, aby przypomnieć, że ta świątynia tu była zawsze, a zacheuszki są szczególnym znakiem świątyni i jej znaczenia dla ludu Bożego. Świece na ścianach, tam gdzie był Kościół konsekrowany jako znak apostołów, którzy są fundamentem Kościoła. Zapalenie światła. To jest jak wyznanie wiary. Tu jest Pan. Pan jest z nami. Zaczynamy tę uroczystą Eucharystię od tego wyznania. Zaraz od Niego przychodzi ta myśl. Wyznajemy naszą słabość, naszą ułomność, nasze niewierności i grzech. Pan jest święty. Żeby przyjąć świętość i miłość
Trzeba tak spojrzeć w głąb własnego serca. I prosić szczerze, naprawdę, żeby miłosierny Ojciec, który jest w niebie, przebaczył nam. To wszystko, co nie zgadza się z Bożą świętością, do której jesteśmy stworzeni. Prosząc o przebaczenie, prosimy także o dar wiernej miłości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I mam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą o Apostolski.
Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich: uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, nabytym własną Jego krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władne mu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy nie, jak to jest napisane. Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakakolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto słowo Pańskie. Która jest dziękczynieniem Panu Bogu za przeszło 700 lat Kościoła tutaj w tym miejscu. Przez przeszło 700 lat tu w tym miejscu jest sprawowana msza święta. Są ludzie, którzy wyznają wiarę Boga jedynego w Trójcy. I można powiedzieć, że przez ostatnie dni Frydman żył swoją historią. Była sesja naukowa, była akademia w szkole. I teraz, kiedy wszyscy tą historią żyją, przychodzą na Eucharystię. Bo Eucharystia pozwala spojrzeć na historię w zupełnie inny sposób. W Kościele, jak mówimy historia, to myślimy tradycja. Co to jest tradycja? Z tradycją mamy do czynienia wtedy, kiedy dzieje się tak, jak na przykład o tym świadczy
pisze list do jednego ze swoich przyjaciół. Mówi tak: pamiętasz, jak byliśmy młodzi, to w Smyrnie słuchaliśmy obydwaj świętego Polikarpa. A Polikarp nam opowiadał, że on w swojej młodości słuchał Jana, ucznia Pana Jezusa. Skąd Ireneusz wiedział coś o Chrystusie? Od Polikarpa. Skąd wiedział Polikarp? Od Jana. Przypatrzcie się sobie. Teraz na tej mszy świętej są ludzie, których dziadkowie modlili się w tym kościele 100 lat temu. A tu w pierwszych ławkach siedzą dzieci, których wnuki będą się tu modlić za 100 lat. To jest tradycja. Tradycja jest wtedy, kiedy ojciec opowiada synowi, co sam rozumie z własnej wiary. I wierzy, że syn opowie to swojemu z kolei dziecku. I tak to będzie szło z ust do ust. Powiecie, przecież wiary można się nauczyć prościej. Dajcie komuś do ręki katechizm, albo dajcie komuś do ręki Pismo Święte. Może by i było prościej, ale Pan Bóg nie takie drogi wybiera. Pan Bóg wybiera właśnie tę drogę z ust do ust. Tę drogę, która jest drogą tradycji. Abraham, o którym mówimy, że jest ojcem naszej wiary, żył w połowie XIX wieku przed Chrystusem. A historia Abrahama spisana ostatecznie w V wieku przed Chrystusem. Czyli 1300 lat. To jest dłużej niż historia Polski. 1300 lat opowiadano historię Abrahama. Z ust do ust. Z ust do ust. Po 1300 latach ktoś usiadł i ją spisał. Dzięki temu my możemy ją czytać. Ale po drodze ci wszyscy wielcy święci, bohaterowie Starego Testamentu, o których się uczymy na katechezie, o których czytamy z Pisma Świętego, nie wiedzieli o Bogu niczego z czytania, tylko wszystko ze słyszenia od Ojca. Śpiewamy psalmy króla Dawida. Podziwiamy wiarę Dawida. Skąd Dawid wiedział, kim jest Bóg? Skąd Dawid wiedział, kim Bóg chce być w jego życiu? Dawid wiedział od swojego ojca Jessego. A potem ten sam Dawid uczył swojego syna Salomona. Tak przechodzi wiara. Pewnie wiecie, że teraz w Rzymie odbywa się synod biskupów poświęcony Słowu Bożemu. Przed tym synodem biskupi napisali tekst przygotowawczy na temat Słowa Bożego i w tym tekście, jak się go czyta, jest jedna rzecz uderzająca. Biskupi mówią tak: Bóg działa wiele rzeczy, zanim to wszystko, co robi, zostanie spisane. Jest Słowo Boże, które jest starsze niż Pismo Święte. Bóg na wiele sposobów mówi, aż w końcu, po iluś wiekach, to Słowo zostaje spisane. Ale teraz jest potrzebny proces obrotny, bo teraz my mamy w rękach Pismo, ale trzeba, żeby to Pismo stało się żywym Słowem Boga. Jak Pismo może się stać żywym Słowem Bogiem? Wtedy, kiedy Ojciec mówi tym Słowem do Syna. Albo kiedy czytacie Pismo Święte tu, w tym Kościele. Bo wtedy czytacie we wspólnocie, którą jest Kościół. Czytacie w Duchu Świętym. Pismo z książki staje się Słowem. To jest tradycja. A najważniejszy wymiar tej tradycji to jest tradycja we wspólnocie, którą jest rodzina. Zobaczcie przy okazji, jak tradycja tworzy więzi między ludźmi.
Jak dopiero właśnie dzięki tradycji my zaczynamy rozmawiać ze sobą o tym, co jest naprawdę ważne. Właśnie dzięki tradycji przekazujecie swoim dzieciom to, co jest najistotniejsze w życiu. Nie tylko wtedy, kiedy ich tego uczycie, ale wtedy, kiedy ich wprowadzacie. To jest niezwykle. Te dzieci skąd wiedzą, co to jest msza święta? Bo im opowiedzieli rodzice. Ale rodzicom te same znaki objaśniali ich dziadkowi. Tradycja wiąże ze sobą ludzi. Na jeden z elementów tej tradycji, myślę, trzeba dzisiaj zwrócić uwagę, skoro wspominacie same swoje początki. Właściwie też na ten element początków wskazuje obecność księdza kardynała wśród nas, biskup z Krakowa. Bo kiedy tutaj przyszło chrześcijaństwo, kiedy tutaj postawiono kościół, to pierwszym patronem tego kościoła, aż po dzień dzisiejszy, jest święty Stanisław. To jest coś bardzo poruszającego, że patronem pierwszego kościoła po tej stronie Tatr jest krakowski męczennik. O świętym Stanisławie ojciec święty Jan Paweł II mawiał, że jest patronem wiary dojrzałej. Że tak jak święty Wojciech w naszej historii wiary jest, może być symbolem chrztu, czyli samych początków wiary, tak święty Stanisław jest symbolem wiary dojrzałej. Więc można by powiedzieć, że tu, w ten rejon, do tego miejsca, kiedy przyszedł Kościół, przyniósł szczególne streszczenie wiary w osobie świętego Stanisława. Macie w swoim ołtarzu scenę męczeństwa. I to jest przepiękne, że w tej wspólnocie przez tyle wieków, właśnie dzięki tradycji, zachowaliście wierność temu pierwszemu patronowi, chociaż przez tyle wieków, chociaż administracyjnie, którym mam nie był związany z Krakowem. Jak to się stało? Że zachowaliście w pamięci religijnej tego pierwszego patrona. I że możecie go zachować dalej. Jaka jest siła w tej osobie świętego Stanisława, że się do tyle wieków trzymacie? I jakie w nim się kryje niesłychane przesłanie? Jakie streszczenie wiary? Dobry pasterz daje życie za owce. Wczoraj w kościele był czytany fragment Ewangelii o tym, że Pan Jezus posyła uczniów swoich w świat jak owce między wilki. Powiedzcie, co jest największą troską owcy, kiedy jest posłana między wilki? Czy największą troską owcy jest to, żeby się nie dać zjeść? Największą troską owcy, która jest posłana między wilki, jest to, żeby się sama nie stała wilki. Wtedy ta owca jest dojrzałym uczniem Pana Jezusa. To jest męczennik. W początku waszej wiary stoi człowiek, który dał głowę pod miecz, ale sam po miecz nigdy nie sięgał. U początku waszej wiary tu jest człowiek, który oddał życie, ale nikomu życia nie zabrał. Nie sięgnął po przemoc, wolał sam ją cierpieć. Kiedy się znalazł między wilkami, pozostał owcą. U początku waszej wiary jest ta scena, niezwykła scena męczeństwa przy mszy świętej. Pewnie wiecie, że Karol Wojtyła, kiedy właściwie miał wędrować do Rzymu, żeby
zostać papieżem, jeden z ostatnich swoich tekstów pisał poemat zatytułowany Stanisław. W tym poemacie pisze o tej ostatniej Eucharystii. Mówi o tym, że poetycko, że ta msza święta jakby nie została dokończona. Że zanim biskup zdążył wymówić słowa konsekracji, miecz króla najpierw rozczaskał mu głowę, a potem spadł na ołtarz i rozczaskał kielich i przygotowany do konsekracji chleb. Msza święta się nie skończyła. Stanisław został zabity przy mszy. Rzeczywiście się nie skończyło. Pomyślcie, jaka Eucharystia jest u początku waszej wiary. To jest taka Eucharystia, która się nie dokonuje na chlebie i winie, tylko na człowieku. Na człowieku. Ta Eucharystia się dokończyła, ale ofiarą, która była wtedy złożona Bogu, Synem Bożym, stał się nie chleb i wino, tylko żywy człowiek, który przyjął ofiarę ze swojego ciała. Stanisław stał się wtedy Eucharystą. Macie u początku wiary patrona, nie tylko był religijny, nie tylko chodził na mszę świętą, ale sam był ofiarą złożoną Bogu. To jest to, co trzeba przekazać następnym pokoleniom. To jest synteza waszej wiary tutaj. To jest ten patron. Przekazać to następnym pokoleniom. Przyjąć chrześcijaństwo w osobie patrona, którym jest Stanisław. Ksiądz kardynał przywiózł jego relikwie. Mamy relikwie świętego Stanisława na ołtarzu. Zmierzyć się z tym znakiem. Wcale nie znaczy nawet to, by wiedzieć, kiedy Stanisław żył. Tylko trzeba zrobić wszystko, żeby powtórzyć jego życie. Jakby ksiądz kardynał nie był emerytem, to tego nie powiedział, ale ponieważ jest, to mogę. Jak się zaczął stan wojenny, to ksiądz kardynał kiedyś o tym sam publicznie mówił, dlatego to nie jest zdrada tajemnicy. Dostał list, skończysz jak twój poprzednik, święty Stanisław. Gdyby to była prawda, znaczy gdybyśmy dorastali do takiego życia, do takiej świętości, jaką żył Stanisław, gdybyśmy potrafili jego życie jakoś powielić, to by było rzeczywiste chrześcijaństwo. To nie jest tak, że można tylko nauczyć się historii, tylko jest tak, że trzeba ją w sobie jakoś uobecniać, w sobie powtarzać. Bardzo szczególne odprawienie Eucharystii, kiedy człowiek swoje ciało i krew oddaje. W naszych czasach bardzo blisko w taki sposób przeżywał liturgię, modlitwę w kościele, przeżywał Jan Paweł II. Pamiętacie, wszyscy tu starsi, jak papież odchodził, a dziennikarze pisali, prawda, że Ojciec Święty nie odprawił. Nie odprawił mszy, bo nie odprawił ostatniej drogi krzyżowej Wielki Piątek. Zawracanie głowy. Odprawiał bardziej niż kto inny. Tyle tylko, że nie było go w kościele. Ale odprawiał w swoim własnym pokoju. Nie odprawiał na ołtarzu, ale sam był ofiarą składaną Bogu. Pisał o Stanisławie i stał się jak Stanisław. Macie Stanisława w ołtarzu, macie go w sobie. Patronuje Eucharystii, którą tu przeżywacie. Ale czy taki ołtarz macie w sobie? A dalej, czy potraficie taki ołtarz przekazać następny? Obchodzenie 700 lat nie jest po to, żebyśmy się tu chwilę pocieszyli i żebyśmy ulegli temu, co jest takie typowo nasze. My musimy wszystkie rocznice odbyć. To jest nasze
nam. Każda rocznica jest ważna i każdą świętujemy. Co z niej wyniesiemy? Co z niej wyniesiemy? Mówię tyle o tradycji, bo myślę, że wszyscy czujecie, że to jest dzisiaj temat numer jeden. Tradycja jest tam, gdzie jest rodzina. Gdzie jest rodzina wielopokoleniowa. Znacie takie rodziny? Ile jest takich rodzin dzisiaj w Polsce, gdzie dziadek może wnuka uczyć? Tradycja jest silna tam, gdzie rodzina jest silna. Dzisiaj rodziny się rozpadają. Dzisiaj rodziny, jeśli się nie rozpadają wprost, no to są na pewno osłabione. Często ludzie wyjeżdżają, jedni tam, drudzy tam. Już się pojawiło pojęcie eurosierot. Dzieci mieszkające w domu same, bo oboje rodzice wyjechali zarabiać na chleb. Jak dalej w ten sposób będziemy kształtować nasze życie rodzinne, to to, co jest pierwszym sposobem przekazu wiary, wybranym przez Pana Boga, przestanie funkcjonować. Pan Bóg jako główny przekaz wiary wybrał przekaz rodziny. Właściwie historia zbawienia to jest historia rodziny. Od Abrahama do Jezusa, a w Jezusie my wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama. W tej rodzinie czyta się także tę jedyną wspaniałą księgę, którą jest Pismo Święte. Spisaną pod natchnieniem Ducha. Ale bez tej rodziny i bez Ducha, który tę rodzinę ożywia, to Pismo nie staje się Słowem. Dlatego zamykając to rozważanie, myślę, dobrze jest powiedzieć tak. Wszyscy sobie gratulujcie tego pięknego jubileuszu. Gratulujcie sobie tego nieprzerwanego łańcucha ponad 7 wieków liczącego przekazywania wiary z ust do ust. Ale kiedy wchodzicie w tę Eucharystię, to myślcie o tym, jakie będzie następne ogniwo. I że teraz jest wasza pora. Amen. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga, prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajdzie pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i po trumnie przyjdzie chwale sądzi żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłości wieku. Patrzenie w przykład świętego Stanisława biskupa, który w życiu i śmierci wiernie naśladował dobrego pasterza. Skierujmy do Pana wspólne prośby. Znieśmy modlitwy do Pana za Kościół Święty.
aby wsparty mocą Ducha Świętego podążał drogą przykazań Bożych. Głoszone przez Niego słowa Chrystusa umacniały naszą wiarę, nadzieję i miłość. Znieśmy modlitwy do Pana za naszą parafię, która obchodzi jubileusz 700-lecia swej historii. Wdzięcznym sercem, dziękując za wszystkie łaski, prośmy, aby opieka i miłosierdzie Boże otoczyły kolejne pokolenia mieszkańców. Nasz Bóg, miłosierny Ojciec, wynagrodził ich trudy ziemskiego żywota. Ziemię prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Znieśmy modlitwy do Pana za nas tutaj zgromadzonych, aby święty Stanisław pomagał nam w codziennym życiu dochować wierności Chrystusowi i Jego Matce. Ziemię prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech ofiara, którą składamy, wspominając zwycięstwo świętego Stanisława, biskupa, zapali w nas ogień Twojej miłości i pomoże nam osiągnąć nagrodę obiecaną wytrwałym przez Chrystusa Pana naszego. Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze.
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty ustanowiłeś świętego Stanisława biskupem, aby rządził świętym ludem Twoim i kierował go na drogę zbawienia. On, umocniony przez Ciebie duchem męstwa, aż do śmierci walczył w obronie Twojego prawa i naśladując przykład dobrego pasterza, oddał życie za swoje owce. Ponieważ był wierny aż do śmierci, wszedł do radości swojego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołali.
Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twoją posługę naszego papieża Benedykta, naszego biskupa Stanisława, obecnego wśród nas kardynała Franciszka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawej modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stają przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Jezus Chrystus, Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, wierności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie.
zawsze wolni od grzechu i bezpieczni do wszelkiego zamęku. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oto Baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem Bogiem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia święta będzie udzielona przez wielką bocznej kaplicy przed kościołem o stronie południowej i przy ołtarzu Matki Bożej. Thank you.
bolesty mej umocnij i pomnoży łaskę we wszystkich, którzy oddają cześć świętemu Stanisławowi biskupowi, aby zachowali nienaruszony dar wiary i szli drogą zbawienia, którą wskazywał przez Chrystusa, Pana naszego. Przygotowujemy się do procesji eucharystycznej. Śpiewamy Tedeum, trzymamy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Przyjmiemy słowo podziękowania księdza proboszcza. Odśpiewamy Boże coś Polskę i będzie poświęcenie tablicy w przejściu w bramie głównej. A teraz do procesji eucharystycznej. Thank you.
które my mogliśmy dzisiaj rozważać i przyjąć, składając Bogu tę najświętszą ofiarę mszy świętej. Przewodniczył tej najświętszej ofierze Jego Eminencja ksiądz kardynał Franciszek Macharski. Gorące i serdeczne Bóg zapłać za Jego przybycie i modlitwę tutaj wśród nas. To dar dla nas także, że możemy być z Nim i z Nim się modlić. Myślę, że ten herb, który tutaj w 2003 roku, kiedy święciliśmy odnowiony Kościół, jest także tym znakiem, że poświęcił tę świątynię odnowioną po wielu latach trudu. Składając podziękowanie księdzu kardynałowi, gorące i serdeczne Bóg zapłać księdzu obecnemu, rektorowi seminarium duchownego, za jakże głębokie i zarazem ważne słowa dla nas wszystkich skierowane dzisiaj w czasie homilii. Bóg zapłać księdzu Józefowi, księdzu kanonikowi, który profesorowi, który głosił rekolekcje, który przybliżał nam te wielkie wartości daru łaski, jakie Bóg udziela każdemu człowiekowi i rozmiłowywał nas w tym, byśmy prawdziwie mogli pokochać Boga. Składając podziękowania tym, którzy przygotowywali, którzy sprawowali najświętszą ofiarę, Bóg zapłać kapłanom, księżom i rodakom i księżom z dekanatu za ich liczne przybycie, za wspólną z nami modlitwę. Pragnę wyrazić gorącą wdzięczność, podziękowanie wszystkim przedstawicielom władzy, najpierw gminnych władz, potem władz powiatowych, za ich tutaj obecność, za przybycie. Bóg zapłać delegacji ze Stanów, Bóg zapłać wszystkim delegacjom, które przyszły tutaj pocztą sztandarowym. Pragnę wyrazić wdzięczność za troskę i przygotowanie Komitetu Organizacyjnemu tego 700-lecia, szczególnie panu dyrektorowi szkoły wraz z gronem nauczycielskim, panu sołtysowi z radą i wszystkim tym, którzy włączyli się, by przygotować ten Kościół. Powiem tak, nie tylko na tę uroczystość, ale przez te wiele, wiele lat trudu, wysiłku po to, by ten Kościół mógł nabrać nowego blasku, którym w zamyśle budowniczych, restauratorów było, by większą część mogliśmy oddawać Bogu. Jeszcze raz na ręce Jego Eminencji księdza kardynała składam wszystkim przybyłym gorące i serdeczne Bóg zapłać. W imieniu Komitetu Organizacyjnego bardzo serdecznie proszę po wszystkich uroczystościach, bo jeszcze będziemy podchodzić pod dzwonnicę, gdzie jest wielki dzwon, tam umieściliśmy tablicę upamiętniającą to wydarzenie, by odsłonić ją i poświęcić, co prosimy bardzo serdecznie księdza kardynała. Po poświęceniu bardzo serdecznie proszę wszystkich, byśmy mogli uczcić relikwie świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Po oddaniu czci bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zaproszonych gości na obiad do motelu Trzy Korony.
Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Błogosławiony bądź, o Panie Boże Ojców naszych, bo do Ciebie należy czas i wieczność. Pobłogosław tę tablicę wykonaną dla uczczenia jubileuszu 7 wieków naszego Kościoła. Spraw, aby ta świątynia i jej ołtarz były nieustannie żywym źródłem łaski dla ludu zamieszkującego tę ziemię, a serca wszystkich zatrzymujących się przy tym znaku niech wznoszą się ku niebieskim przybytkom. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Eminencjo księże kardynale, zacni drodzy księża, panie wójcie, panie sołtysie, zacni frydmanianie. Pozwólcie, że bardzo serdecznie podziękuję za zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość. To jest wielka radość dla mnie, spisaczki z rodu, przeżywać razem z wami to 700-lecie. 700 lat to jest piękna, chlubna tradycja, o której tak wspaniale dzisiaj słyszeliśmy w czasie homilii. Niech ta tradycja będzie zawsze obecna, niech będzie centrum waszego życia. Tak wspaniała i tak piękna, jak ten Kościół cudownie odnowiony. Szczęść wam Boże na dalsze dobre lata. Szczęść Boże.
Biskupowi odpiera.
Thank you.